Cześć, witajcie na kanale Króle, Króliki, Króliczki. I plan na dzień jutrzejszy jest taki. Posprzątać co po niektórych klatkach, bo już jest B. U pani Grażynki. Zajrzymy jutro do gniazdka. Plan jest taki, żeby u zbuntowanej posprzątać i też zajrzymy do gniazdka. Tu też posprzątamy. Moimi rękami oczywiście mówię. W liczbie mnogiej nie wiem dlaczego. Zajrzymy sobie, tu jest Dorota, to nie, Dorota jest sobie sama, odpoczywa, czeka na kawaliera, jeszcze masz tam jakąś skórkę. Na razie jej dajemy odpocząć, wychowała, co później pozamykam. Plan jest też taki, żeby jutro zajrzeć do tej pani do gniazda, bo ostatni raz zaglądaliśmy wspólnie. A zapachów jako takich brzydkich stamtąd nie ma. Wiecie, co mam na myśli. Poza oczywiście kupami. To tych zapachów niechcianych nie mam. Także się cieszę. No ale zobaczymy, co to jutro będzie. Także nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Oczywiście waszym zadaniem jest mi napisać w komentarzu, czy chcecie zobaczyć jutrzejszy film. Czy nagrywać w ogóle cokolwiek. No i co do tej paniusi, to ta paniusia normalnie mnie zaczyna irytować. Gniazdo ma takie, jakie miała, czyli puchu, łot, ciut, ciut. Nie wykociła się. I podpowiedzcie mi teraz, czy zabrać jej ten wykotnik, czy nie. Bo mianowicie, wczoraj urzędowała z tym panem, no i wczoraj mu raz sobie pozwoliła. Dzisiaj ją włożyłam i dzisiaj była, muszę wam powiedzieć, rozdawna, bo dała aż dwa razy. Także, no, kotna przynajmniej z pierwszego razu, czyli na ósmego, co miała się kocić, to podejrzewam, że to ciąża urojona. Więc teraz, mając na uwadze, że wczoraj dała i dzisiaj dwa razy, więc myślę, że coś z tego będzie. No chyba, że ten on strzela ślepakami. To już na to rady nie mam. Jeżeli faktycznie tak robi, czyli strzela ślepakami, no to coś trzeba będzie z tym panem zrobić. Jeszcze damy mu szansę, ale to za jakiś miesiąc pójdzie do Doroty, do tej pani czarnej tam. Do niej. Także co? Tyle o nim. No i jemu też trochę może ogarniemy, choćby tam same kupy zbiorę. On generalnie ma czysto, bo całą suchą ściółkę ma tu, wszystko ma, no ale odświeżyć trzeba. Odświeżymy jeszcze u Jasia. Jaśko, Jaśko, nie bój się, chłopie, bo też już mu się tam nazbierało. Tak jest, nie kręcić, nie kamerować. No i tak, jak zwykle gołe dechy. No, posprzątaj po swojemu, tak jest. Odświeżymy u Angeli. Tak jest, jak ładnie pokazuje się do kamerki. Jak tylko klatkę otworzę, to głaskać, proszę mnie głaskać, nie odchodzić bez głaskania, tak? Dobra, u niej też ogarniemy. U wariata Aleksa. Bo też już ma kuwetkę pełną. On się na szczęście załatwia do kuwety. No ale tutaj też mu tak odświeżymy. Te przyschnięte kubki wydeptane wyskrobiemy. Także. Tu jest na świeżo posprzątane, bo tak jak mówiłam, te klatki trzeba zdezynfekować. Na razie schną. Później zostaną wybiałkowane. Także tym królikom dajemy spokój. No i jemu nawet kafelek zabierzemy, bo widzę, że już pojadł. Jak chcesz dokładkę, to ci dam, bo Angela nie zjadła. Może cię nie rozerwie. No, także to by było z cyklu, co będziemy robić jutro.
No, jeszcze wam może kurki, mówię kurki. Kurki to nie, bo kurki było ostatnio. Kotki wam pokażę, jak sobie fajnie rosną. Niech to będzie na jutro niespodzianką. Także dzisiaj króciutko, zwięźle i na temat. A wy co? Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Piszcie w komentarzach, czy chcie, co chcecie ewentualnie widzieć. Co nagrać, czego nie nagrywać. No, ja wam powiedziałam, co jutro będę robić. Poza oczywiście domem, tak? Standardzik. Także życzę wszystkim kolorowych, czarodziejskich snów. Dobranoc i do następnego.